Dzień dobry, witam serdecznie. Mam wielki zaszczyt rozmawiać ze zwyciężczynią 5. edycji Kaszuby Biegają 2017 z panią Ewą Majpłotka, Maja Team Wejherowo. Pani Ewo, może tak na początku niech pani podsumuje, czy ciężko walczyło się z koleżankami, które obok pani dzisiaj na gali stanęły i również odebrały nagrodę? Bardzo ciężko się walczyło. Konkurencja w tym roku była bardzo mocna, także trudno było wygrać w tym roku. No ale jak pani się czuje? Jak pani się czuje teraz, a jak pani się czuła, kiedy wręczono pani ten czek, ten puchar, te oklaski, te brawa? Jakie emocje pani towarzyszyły dzisiaj podczas gali Kaszuby Biegają? No bardzo dobrze się czuję, dumna, że taka niesamowita nagroda mnie spotkała i wyróżnienie. Bardzo się cieszę, bardzo jestem zadowolona z tego. W zeszłym roku miałem możliwość rozmawiać z panią na Złotej Górze. Wtedy jeszcze, nie że nikt by nie pomyślał, ale wtedy było inaczej. Było inaczej, sama pani powiedziała, że było inaczej i że trochę się zmieniło. To co się zmieniło od tamtego czasu? Mi chodziło o coś innego z tymi zmianami, ale oprócz tego no, poziom jest dużo wyższy niż, niż z roku na rok. Widać, że poziom startujących jest coraz wyższy. I to panią tak zmotywowało, żeby przyspieszyć, żeby dojść do tego celu? Zmotywowało? No oczywiście, że tak, że to jest dla mnie konkurencja jest bardzo dobrą motywacją, także jak najbardziej to zmotywowało mnie. No a jak dzisiaj podobało się pani tutaj na gali? Jak było, jak pani na to patrzyła oczami zwyciężczyni? No, gala znakomicie zorganizowana. Też takie podsumowanie tego całego cyklu super właśnie przekazane, pokazane. Także super, super, bardzo fajnie. Czyli można zachęcić, żeby w przyszłym roku również pojawić się tutaj na startach Kaszuby Biegają? Oczywiście, że tak. I takie widoki, jakie tutaj widać, można spotkać? Tak, tak. I jeszcze ładniejsze nawet.